bliżej rodziny. Zapraszają Jolanta Wendland i Monika Ławrynowicz. Dzień dobry. Witamy Państwa w programie Bliżej Rodziny. Witam Jolanta Wendland i Monika Ławrynowicz. A naszymi gośćmi dzisiaj są pani Małgorzata Zawilska. To nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem, wychowawczyni wielu pokoleń uczniów, entuzjastka dobrej edukacji, a prywatnie lubi spacery, las i, uwaga, renowację mebli, tudzież wszelkie remonty. Witamy także panią Joannę Pachorską, pedagoga, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, socjoterapeutę. Pani Joanna od 4 lat pracuje w szkole podstawowej jako pedagog. Wcześniej przez ponad 10 lat pracowała jako wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Prywatnie mama 2 córek. A dzisiaj rozmawiać będziemy o niewłaściwych relacjach rówieśniczych. Czym one są? Czym się charakteryzują? I czy to jest to samo co mobbing? O to pytamy panią Joannę. Czym są niewłaściwe relacje rówieśnicze, a czym jest mobbing? Myślę, że to są dwa odrębne zjawiska, dwa zupełnie inne zjawiska. Aby zaistniał mobbing, jeżeli moglibyśmy nazwać coś, że daną sytuację mobbingiem, bullyingiem zwanym też również dość popularnie, jest to znęcanie, jest to po prostu nękanie, muszą zaistnieć tak naprawdę trzy określone sytuacje, trzy określone zjawiska. Musi być powtarzalność, musi być intencjonalność i nierównowaga sił. Co rozumiemy pod zjawiskiem powtarzalność? Przyjmuje się, że to są około 2-3 sytuacje takie w tygodniu. To możemy nazwać, że to jest już powtarzalność. Intencjonalność to jest to, że sprawca tych sytuacji działa bardzo w zamierzony sposób, specjalnie, stara się, aby dziecko po prostu zaczęło płakać, żeby zrobiło mu się po prostu przykro. Nierównowaga sił. No jak sama słowo mówi, nierównowaga, to znaczy, że po prostu jest jedna osoba, która jest krzywdzona, 2, 3, 4 kolegów. To jest po prostu najnormalniej w świecie nierównowaga sił. Dzieci przychodzą z domu, wynoszą pewne formy zachowań. No właśnie. I jest to jakieś zakłócenie i nierozumienie się. Tak, to jest tak, bardzo często brak umiejętności interpersonalnych, brak umiejętności komunikowania się z otoczeniem, z rówieśnikami. Dziecko nie potrafi dzielić się, dziecko nie potrafi ustępować, nie potrafi współpracować w grupie, nieracjonalnie, nieadekwatnie reaguje na pewne sytuacje, nie potrafi budować więzi. To są w mojej ocenie takie niewłaściwe relacje rówieśnicze. Czyli one jakby nie cechują się powtarzalnością i nie są jakby nacechowane jakimś negatywnym, powtarzalnym zachowaniem względem drugiego dziecka. Tak. Tylko pewnie względem grupy, bo to dotyczy jakby pewnie, tak myślę z tego, co pani mówi, no takiego całego szeregu różnych zachowań, nie skierowanych do jednej osoby, tylko ogólnie. Tak, musimy też pamiętać, że nie każda agresja jest przemocą. Tak? Ponieważ zachowanie agresywne może być nagłe, może być impulsywne. Przemoc to jednak jest długotrwałe zjawisko, które gdzieś tam docelowo kieruje, dąży w kierunku tej powtarzalności. Tak? I świadome. Sprawca wie, co robi i chce to robić i te zachowania sprawia mu jakąś tam pewnie satysfakcję. Tak, zgadza się. Myślę sobie też, że ważną rzeczą tutaj jest powiedzenie o rodzajach agresji, tak? Bo jest ich... Są tak naprawdę 4 rodzaje agresji, która jest wszystkim znana agresja fizyczna. Tak? Wiadomo. Bijemy, szarpiemy, plujemy. Agresja werbalna, słowa, przekleństwa pod adresem osoby krzywdzonej. Ale bardzo często pomijana jest agresja relacyjna. Co to znaczy? Agresja relacyjna to jest po prostu wykluczenie kogoś. Czyli, że nie ma tych relacji. Odrzucanie. Tak? Nie ma tych relacji. To jest najnormalniej w czystej postaci przemoc. Wykluczamy kogoś z grupy. Izolujemy. Nie widzimy, nie zauważamy. Nie reagujemy. Nie zapraszamy. To jest coś, nad czym powinniśmy się skupić i coś, co tak naprawdę rzutuje na przyszłość danej osoby, tak? I czwarta forma? Wszechobecnie znana cyberprzemoc tak naprawdę. To myślę, że nie trzeba tłumaczyć. Wiemy, portale internetowe, zdjęcia, Facebooki. No to jest rozumiane
Mhm. I teraz tak. Dzieci mają masę szkoleń w szkole właśnie o tym ostatnim, o tej ostatniej formie, o cyberprzemocy. Tak, tak, bardzo uczulamy. A na przykład pierwszy raz usłyszałam o tej przemocy relacyjnej, tak jak pani nazwała, dokładnie, która mi się wydaje, że też jest bardzo powszechna, bo nie wiem, czy nie jest tak, to pytanie to do pani Małgorzaty, tak, że właściwie w każdej klasie, jak się patrzy, są takie dzieci lekko odsunięte w jakimś tam sensie na drugi plan. I właśnie chciałabym takie pytanie do pani. Pani ma tyle lat doświadczenia. Jakie zaobserwowała pani podczas swojej pracy właśnie takie niewłaściwe zachowania wśród uczniów? Jakie postawy dominują? Jakie właśnie formy tej agresji? Czy też ten mobbing? Już o tym mówimy. Na pewno. Mobbing, czyli takie celowe i wielokrotne powtarzanie jakiejś przemocy w stosunku do ofiary. Ale tutaj myślę, że ta agresja emocjonalna jest trudniej do zaobserwowania przez prowadzącego, szczególnie w klasach starszych. Gdy nauczyciel ma na przykład 1 czy 2 godziny tygodniowe, jest to trudne do zaobserwowania. W ogóle to jest dosyć trudne chyba do wychwycenia. Trzeba mieć bardzo dobry kontakt z grupą, żeby dzieci się chciały otworzyć i jakiś komunikat wysunąć w stosunku do nauczyciela, bo naprawdę można to przeoczyć. Myślę, że... A jest to niezmiernie bolesne. To jest bardziej bolesne niż taka agresja słowna nawet. Jeżeli dziecko jest odsuwane, ignorowane, nie chcą się w grupie pracować, nie chcą, no takie są objawy takiego odsunięcia. Czy ja sama osobiście znam przypadek ucznia, który powiedział, że wolałby być pobity, niż żeby wreszcie go zauważyli. On jest niewidoczny. A to już jest jakaś taka skrajna forma chyba. Tak, myślę. Była tak, znam taką sytuację. Znaczy myślę, że bardzo, bardzo ważna jest obserwacja. Jest obserwacja, są rozmowy i współpraca tak naprawdę. Już na początku możemy zacząć działać. Ważna jest szybka diagnoza, zauważenie problemów, rozmowy z uczniami, wyczuwanie klimatu w klasie, w grupie, tak? My między sobą, nauczyciele, też powinniśmy dużo ze sobą rozmawiać, bo tak jak pani Małgosia powiedziała, pewnych rzeczy jedna osoba nie jest w stanie zaobserwować. A potem szybko włączyć te pierwsze próby integracji. Rzecz, która nic nie kosztuje, żeby zintegrować klasę, czy ucznia, który jest nowy, wchodzi do klasy, która gdzieś tam już relacyjnie istnieje. Proste, najprostsze w świecie przesadzanie, tak? Uczniów, zmiana ławek, informacja, słuchajcie, od dzisiaj będziemy co tydzień zmieniać układ. To ja będę decydowała, w jakim układzie będziecie siedzieć, to będzie dla was niespodzianka, tak? To tak naprawdę nic nie kosztuje, a przecież wiemy, że trudniej jest dokuczyć, zrobić przykrość osobie, którą znamy, tak? Nie ma możliwości, nie ma szans, żebyśmy nie zamienili z kimś słowa, z kim siedzimy przez 45 minut. No tak, bo taka zamiana cykliczna właśnie daje tę możliwość poznania tej osoby, której, nie wiem, nie lubiłam, nie znałam do tej pory, myślałam, że jest taka, a okazała się całkiem sympatyczna i mająca takie talenty, czy takie fajne jakieś cechy, które mnie tam przyciągają. I to jest właśnie w szkole fińskiej chyba ten model zapożyczony, żeby właśnie te dzieci przesadzać, żeby je zbliżać tak ze sobą. A zapytam, czy widzą panie różnice pomiędzy tymi niewłaściwymi zachowaniami w klasach młodszych, a w klasach starszych? Czy takie zjawiska już zachodzą w tych klasach 1-3 na przykład? To znaczy, one są za małe, te dzieci, żeby w ogóle, nie znaczy, wiem, no, dzieci przychodzą do... Ja tutaj cały czas podkreślam, bo dzieci... to bardzo widać właśnie w nauczaniu początkowym, jak te maluszki przychodzą, kiedy są przesiąknięte swoimi sposobem komunikacji w domu. I te dzieci taki właśnie sposób prezentują. I właściwie wszystko leży w rękach rodziców, bo to, czego dziecko nauczymy, tak dziecko funkcjonuje w grupie. Jeżeli rodzice między sobą będą źle się komunikowali, będą podnosić głos, dziecko dokładnie tak samo będzie komunikowało się z grupą, co grupa będzie odbierała jako agresję, niechęć. Podkreślam, że rodzice od najmłodszych, od pierwszych chwil wpływają na swoje dziecko i to dziecko po prostu przychodzi z takim bagażem do szkoły, czy w ogóle do grupy rówieśniczej. Tak. I już wyuczonymi. Wyuczonymi. Ono w domu, skoro wymusza coś płaczem, czy krzykiem, czy próbuje w ten sam sposób z grupą funkcjonować, co nie...
co nie musi się podobać i na ogół się nie podoba grupie. Ale tak jak pani też nawiązała, chciałabym wrócić do pytania, bo zapytała też pani, czy jest różnica w rodzajach agresji, też adekwatnie do wieku, tak? Ale są rzeczywiście badania, których jest stwierdzone, że rzeczywiście te młodsze dzieci stosują najnormalniejszą, w czystej postaci agresję fizyczną, tak? Bo dzieciaki się leją. Czyli coś się nie podoba, popcha, tak? Zabrał zabawkę, pacnę w ramionko. Ale to są właśnie te niewłaściwe relacje rówieśnicze, tak? Właśnie nie potrafi dziecko. Łatwo pewnie zauważyć. Tak, łatwo je po prostu zauważyć. Agresja werbalna, wiadomo, że z biegiem wieku dzieci poznają. Też, co by nie mówić, łatwo zauważyć, tak? Niestety, powyżej gdzieś tam tej edukacji wczesnoszkolnej zaczyna być tendencja właśnie do tej agresji relacyjnej. Zaczyna się to już dziać, tak? To jest trudny moment, ale jeżeli zaczniemy stosować profilaktykę i już na etapie edukacji wczesnoszkolnej, ja tu się odnoszę do szkoły podstawowej, zaczniemy działać, to jest duże prawdopodobieństwo, że to się nie wydarzy. A w jakim mniej więcej wieku ta agresja relacyjna tak naprawdę nasila się? Eskaluje, tak? To jest, nie wiem, czwarta klasa, czyli jak dzieci zaczynają tak jakby wchodzić w ten okres nastoletni? Myślę, że tak, tak. Tak, takie rzeczy zaczynają się dziać. Bo to też nie, żebyśmy i my, rodzice, i państwo pedagodzy byli wyczuleni na to, żeby to obserwować jednak. Nie, ja czy myślę, nasze dziecko nie jest tym przemocowcem, ale czy też nie jest sama ofiarą, bo wydaje mi się, że to jest tak trudno zauważyć, że ktoś jest gdzieś odsunięty. Bo łatwo oczywiście, tak jak pani mówiła, zauważyć, że ktoś bije, że ktoś, nie wiem, ubliża komuś. To nauczyciele o tym mówią, nie? A o tym, że na przykład, pani dziecko nie ma z kimś iść w parze, czy że nie chce właśnie iść w parze z koleżanką. Dzieci nie chcą, tak. No. I to u dzieci młodszych jest to bardzo proste do zaobserwowania. Natomiast wśród starszych dzieci jest to dobrze kamuflowane. Dzieci potrafią się kamuflować, chociaż bywa i tak, że mówią, nie będę z nim w grupie, czy nie będę coś tam. Poza tym, jeżeli nazwiemy pewne rzeczy i dzieci są sprytne, tak? Zaczną robić to w ten sposób, żeby robić to, co zaplanowały, ale żeby nie było tego widać. Tak? To ja mam takie pytanie, w sumie jako rodzic, jak my rodzice możemy nasze dzieci podobserwować, nie wiem, porozmawiać z nimi, jakoś podprowadzić je pod ten temat, żeby rzeczywiście taką obserwację mieć, nie? Czy tam w tej klasie wszystko i z tymi dziećmi, i z tymi innymi dziećmi dzieje się okej, nie? Bo rzeczywiście, ja mam dzieci piątkę, niektóre dzieci są bardziej wylewne i mi tam opowiadają, A szczególnie z chłopcami widzę, że to nie jest taki naturalny proces. Oni tam mi nie opowiadają za dużo o tym, co się dzieje w klasie, w sensie takim relacji, nie? Bo to jest taki temat dla nich. Pewnie oni wolą o sporcie porozmawiać w ogóle. Ja też mam tak właśnie powiem, że mam dwie dziewczynki, 10 lat, to jest czwarta klasa i dla mnie podstawą jest rozmowa. To jeszcze jest ten wiek, bo ja nie wiem, kiedy to się zmienia, że one rozmawiają, chcą porozmawiać, chcą opowiedzieć o tym, co się tam działo w szkole. I ja wiem, czy wszystko, pewnie prawie wszystko. Bo one po prostu przychodzą, mają listę, na przykład jedna moja córka ma listę spisaną, o czym ze mną chce porozmawiać, co było ważne tego dnia, ona musi mi to powiedzieć. I ja tam się dowiaduję wtedy różnych rzeczy, czasami fajnych, czasami niefajnych, ale to są rzeczy ważne. I ja wiem, że ja nie mogę tego zlekceważyć. Nie mogę tego po prostu jakby pominąć, tylko wsłuchać się w to i zastanowić, czy po prostu to, jakby to, o czym opowiada, co się powtarza tego dnia, drugiego tam, czy za kilka dni, to już wydaje mi się jest jakby czas, żeby zastanowić się, czy coś jest nie halo i coś zrobić. Ale tak jak właśnie pani powiedziała, jeżeli to się powtarza, tak? Jeżeli córka przyjdzie, powie raz, że pokłóciłam się z koleżanką, rozmawiam, wyciszam, daje czas na przemyślenie, ale jeżeli córka przychodzi, mówi drugi, trzeci, czwarty, jest to ta sama osoba lub grupa osób, to rzeczywiście trzeba już zacząć działać. Tak? Ja też tutaj mam taką książkę, Dlaczego jesteście tacy okrutni? Mobbing w szkole. Tę książkę wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha, nasze wydawnictwo, ale to jest stara książka. Pewnie można spotkać ją jeszcze w bibliotekach, ale już raczej nie sprzedaży. I to jest bardzo dobra pozycja, bo to jest taki poradnik i dla właśnie, głównie dla rodziców. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć, jakie są, na co zwrócić uwagę, słuchając naszych dzieci, kto może być tą potencjalną ofiarą, bo to wydaje mi się, że dobrze wiedzieć, jakie dzieci są narażone na to, żeby stać się ofiarami właśnie mobberów.
no to są wszystkie dzieci, które są inne, w cudzysłowie, inne. No kto może być takim dzieckiem innym? Nie wiem, czy to pani właśnie pedagog potwierdzi to, co ja też tak sobie pomyślałam o tym, co tutaj wyczytałam, że to są wszystkie te dzieci, które czymś się wyróżniają. Czy to mają okulary, czy to mają trochę więcej ciała, tak? Na przykład, albo no nie są ubrane tak modnie, jak tam reszta klasy, na przykład. Tak naprawdę wbrew pozorom łatwiej dzieciom zaakceptować tą inność, taką skrajną inność. Dziecko na wózku, takie to są takie przykłady. Dziecko niepełnosprawne, tak, powiedzmy intelektualnie, z chorobą, niż właśnie tak jak pani powiedziała, dziecko noszące okulary, dziecko, które posiada trochę więcej, czy troszeczkę gorzej jest ubrane. Trudno powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. No po prostu wyróżnia się. Po prostu się wyróżnia. Nie jest takie samo. Tak. W oczach nas dorosłych tak naprawdę nic dodać, nic ująć. Super wspaniały dzieciak, tak? No oczywiście. W oczach ale dorosłych wyróżnia się, jest takie samo. Być może. Lepiej się uczy od pozostałych, tak? Więcej czyta. Ale tak naprawdę jeżeli zostanie, powiem nieładnie, obrane za cel, tak? Trzeba robić wszystko. To może być mądrzejsze, bardziej oczytany i nie może nawiązać sam kontaktu z rówieśnikami, bo nie ma płaszczyzny porozumienia. Jest na wyższym poziomie i ta inność już będzie powodowała, że będzie za grupą. Ale jeżeli do tego to dziecko jest typem takim właśnie cichym, powściągliwym, które nie umie się bronić, to chociażby było, no nie wiem jak inteligentne, mądre, przeświadczone, że naprawdę wie więcej, ono sobie też nie poradzi. Ze względu właśnie na tę nieśmiałość, tę cichość. Nie poradzi sobie. Podda się temu właśnie mobberowi. Dlatego musimy pracować ze wszystkimi dziećmi i dziecko, które jest poddawane mobbingowi i sprawca tej przemocy, ale jest jeszcze grupa dzieci, która jest świadkami. Tak? To jest bardzo istotny element tej całej układanki. No tak, no bo zawsze są świadkowie. Tak. No to teraz porozmawiajmy na ten temat, dlaczego ta grupa, która stoi, patrzy i widzi, że dzieje się krzywda ich koledze, czy też koleżance, dlaczego nie reaguje? Znaczy, z bardzo prostych przyczyn. Po prostu bardzo często się boją. Z jakiegoś powodu ta osoba dominuje nad nimi. Akceptują po prostu to, co robi. Jest zabawa, jest impreza, tak? Sami nie chcą się znaleźć w miejscu. Osoby są obojętne. Prześladowanej. Po prostu. Są obojętne wobec tej sytuacji. Ważne, że mi się krzywda nie dzieje. Tylko nie zdaję sobie sprawy, że dzisiaj się dzieje koledze, a jutro może wydarzyć się jemu. Także myślę, że to są tak naprawdę takie trzy powody, dlaczego te dzieci nie reagują. Ale tutaj już jest wielka, olbrzymia rola nas, dorosłych. Mam na myśli wszystkich dorosłych. I do nauczycieli, pedagogów, i rodziców, aby wyczulać dzieci na takie sytuacje. No to teraz porozmawiajmy sobie na ten temat, kim są prześladowcy, bo często to jest tak, że jest to jedna osoba, albo też może być to jakaś, no nie wiem, grupa skupiona wokół tego głównego dręczyciela. Kim są takie dzieci z pań doświadczenia? Czy to są na przykład dzieci, nie wiem, silniejsze fizycznie, ale słabo uczące się, bo to taki stereotyp, prawda? Duży posiłek. To jest bardzo różne. Ja kiedyś usłyszałam takie mądre zdanie, że nie ma czegoś takiego jak zawyżona samoocena. Słyszały pani pewnie na pewno, tak? O, ona się tak zachowuje, bo ma zawyżoną samoocenę, taka przemądrzała. Znaczy generalnie nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego jak zawyżona samoocena. Jest tylko zjawisko adekwatnej, czyli odpowiedniej, czyli ja się czuję sama ze sobą dobrze, lub zaniżonej samooceny. Zjawiska jak zawyżona samoocena nie ma. Osoba, która ma zaniżoną samoocenę, kompensuje sobie po prostu te swoje braki tym, że istnieje. I bardzo często jest też tak, że sprawca tej przemocy po prostu ma takie deficyty. Ja skoro się gorzej uczę, dopiekę temu, który się lepiej uczy, tak? Chociaż w ten sposób poczuję się lepiej. Czyli jednak jest tak, że te dzieci, które są prześladowcami, też właściwie są ofiarami. Tak, wcześniej są ofiarami. To jest bardzo naturalny mechanizm. Osoba, która wcześniej była, znaczy ja nie mówię, że zawsze tak się dzieje, ale jest to mechanizm, jeżeli osoba była ofiarą przemocy, staje się prześladowcą. Załóżmy, zmienia szkołę, bardzo często dzieje się tak, że z ofiary staje się sprawcą przemocy. Odbija sobie to, co musiała znaleźć.
znosić. Nie? To dosyć straszne jest, bo u nas w naszym świecie dorosłych mam wrażenie, że jest podobnie, nie? Że to też ten łańcuch przemocy po prostu idzie dalej. Ja mam takie pytanie, czy zaobserwowały panie różnice między tym, w jaki sposób zachowują się chłopcy prześladowcy, a dziewczynki prześladowcy, bo to pewnie u chłopców jest tak, że to jest bardziej ta przemoc fizyczna i takie właśnie fizyczne dręczenie, a u dziewczyn te ploteczki właśnie dokładnie. To... Dokładnie. Ty tak ładnie mówisz ploteczki, a to nie jest jakby, bo to tak jakby umniejsza wagę tego słowa i rangę problemu. To nie są ploteczki, to są słowa, które mogą zniszczyć drugiemu dziecku, bardziej wrażliwemu, bardziej takiemu właśnie nieśmiałemu, mogą mu zniszczyć życie. I to wcale jakby nie jest... mały problem. Chłopcy, tak jak pani powiedziała, krótko, zwięźle i na temat, tak? Bardzo często. Współistnieją ze sobą. Agresja fizyczna i werbalna. Mhm. Tak? I bardzo często sprawa zostaje... oni się nie bawią w agresję relacyjną. Wydaje mi się, że w męskich mózgach chyba coś takiego w ogóle nie istnieje, ale to jest tylko moja, że tak powiem... To tak do końca bym się nie zgodziła. No. Ale myślę, że to jest prostsze. Myślę, że to jest łatwiejsze, prostsze. Ale to na lekcjach wychowania fizycznego widać, że wtedy, kiedy dzieci się wybierają do swojej grupy, to osoba, która jest wykluczona, jest ostatnią osobą wybieraną do tej grupy. Zawsze ostatnią osobą. Tak, to jest według sympatii, a nie umiejętności. Zgadza się. Tak naprawdę to te umiejętności, może na początku, a później tak im... Myślę, że każda z nas to przeżywała. Tak. Ale ja, moja córka prywatna, moje osobiste dziecko, dokładnie bardzo, bardzo podobne przejścia miała, ponieważ grała w sport zespołowy, tak? A że to jest etap 5 klasy szkoły podstawowej, to tak jak pani powiedziały, relacje, tak? Nie kto lepiej potrafi, nie kto jest pod koszem, nie kto potrafi, kto mógłby w tym momencie. Być tylko ciebie z koleżanką, którą się tylko lubi. Ciebie wolę bardziej, dlatego tobie podam piłkę. Tak? Więc to widać wszędzie. Tak? Ale pomówmy jeszcze właśnie o tym dziewczyńskim sposobie tego złego traktowania innych, no głównie dziewczynek. Bo ja znam też takie kilka historii tutaj z życia wziętych, kiedy to właśnie dziewczynki były sprawczyniami tego, że inna dziewczynka, mądra, fajna dziewczynka, była bardzo źle traktowana, wręcz była poddana ostracyzmowi i nie do końca rozumiała, co tu się dzieje i dlaczego tak się dzieje. Bo sytuacja była taka, że w klasach 1-3 przyjaźniły się trzy dziewczynki. Potem nastała czwarta klasa. No i się okazało, że dwie dziewczynki bardziej jakby, bardziej się zbliżyły, a tę trzecią totalnie zignorowały, łącznie do tego stopnia, że kiedy ta trzecia podchodziła, żeby się z nimi pobawić, one demonstracyjnie odchodziły. Jak siadała ta trzecia przy tych dwóch swoich przyjaciółkach, tamte wstawały, odchodziły. No i dziecko nie wiedziało tutaj, ono nie rozumiało. Nie rozumiało, dlaczego straciło te przyjaciółki, przecież nic nie zrobiło. No i teraz trudno jest wytłumaczyć takiej dziewczynce w taki racjonalny sposób, co tutaj się dzieje. Jako rodzicowi trudno, pewnie łatwiej osobie, która jest ekspertem, ale też, bo to jest taka sytuacja złożona. Trudno mówić źle o zachowaniach tych dziewczynek, bo to są też, dziewczynki, które po prostu chcą razem się kolegować, tak? I nie widzą nic złego w tym, że tamtą odsuwają. Chociaż nie powinny. To jest jakby, bo mówię teraz, to były dzieci 10-letnie. Trudno z rodzicowi racjonalnie wytłumaczyć, skoro dziecko przeżywa, cierpi, nadal czuje uczucie przyjaźni do tych dwóch dziewczynek i ona po prostu nie rozumie. Także to są takie... Na pewno to jest trudne. To jest trudne i to jest dramat dla takiego dziecka. Ono po prostu nie rozumie, co tutaj się dzieje. Cała nadzieja w tym, że sobie znajdzie tam drugą jakąś taką koleżankę, taką bliższą, ale to też tak od razu nie przyjdzie. Także to są takie dramaty, które dzieci przeżywają i których rodzice nie powinni lekceważyć, bo to dla dziecka jest bardzo ważne. To się dzieje tu i teraz i to może rzutować czy na jakby ocenę samej siebie. Ocenę tego dziecka. Czy dziecko pomyśli sobie, okej, jestem warta uwagi, warta przyjaźni, albo też jestem mało co warta, skoro te moje przyjaciółki już mnie nie chcą. Dziecko zaczyna się zastanawiać, co ze mną jest nie w porządku. Tak, co w tym ze mną momencie. Jest nie w porządku. Jak wytłumaczyć dziecku, że z tobą jest, że jesteś fantastyczna, mądra i niejednokrotnie rodzic to za mało. Nie? Jeżeli mama, która czy tata, które mają z całą pewnością duże zaufanie i autorytet, ale to brakuje właśnie
tego wsparcia. Mm-hmm. Jednak w pewnym momencie, na pewnym etapie życia grupa rówieśnicza staje się na tyle dominująca i jest tak wielka potrzeba bycia, istnienia i akceptacji, że ten rodzic i autorytet rodzica zostaje zabijany po części, tak? Myślę, że to też jest naturalne, ale bo dziecko musi żyć samo ze sobą, ze swoimi wartościami, ale w tym momencie to z całą pewnością jest olbrzymie. Mm-hmm. Ale czy nie jest takim rozwiązaniem w takiej sytuacji, o której mówiła przed chwilą Jola, ja tak sobie myślę, nie? Zaproponowanie temu dziecku innych grup po prostu, w której ono może się odnaleźć. No, ja znam taką historię, mam takiego kolegę, który, jak to on mówi, sam mówi, był mały, chudy i niezbyt miał duży autorytet w szkole, ale był harcerzem. Tam w tym harcerstwie się super odnalazł i tam robił te wszystkie stopnie i tak dalej. Doszedł do jakichś tam rzeczywiście, no, miał super przyjaźni i on mówi, że właściwie to, co było w szkole, trochę mało go potem już obchodziło, jeżeli chodzi o te relacyjne rzeczy, nie? Mhm. Że wydaje mi się, że jego rodzice wykazali się wielką mądrością, że nie pchali na siłę go do tej integracji klasowej, jak widzieli, że tam nie za bardzo idzie, tylko po prostu zaoferowali mu alternatywne środowisko, nie? Czy to w takiej sytuacji, tak, o której mówiła Jola, tak? Czy to nie jest jakieś rozwiązanie? To jest bardzo dobre rozwiązanie, warto próbować i powiem więcej, żeby to była, tak jak pani wspomniała, grupa rówieśnicza, nawet nie znajdująca się na terenie szkoły, tak? Mm-hmm. Bo ja nie wiem, jakiś klub na terenie szkoły, harcerstwo na przykład, klub sportowy, mm-hmm. ale nie na terenie szkoły, żeby totalnie inne zmienić środowisko. Mm-hmm. Tak. Tak. Ale to myślę, że to już jest taka ostateczność, szukanie na zewnątrz tego realizowania się dziecka, bo pierwszym krokiem nauczyciela, pedagoga jest znalezienie tych plusów tego dziecka i uwypuklenie. Nauczyciel powinien sam starać się, każdy z nauczycieli, którzy pracuje z takim dzieckiem, pokazać klasie nie wprost, że to dziecko ma do zaoferowania fajne rzeczy, że wie to i potrafi to i może wam pomóc w tym. Jest świetne. I wydaje mi się, że to jest nasza rola. Mm-hmm. Trzeba walczyć do końca. Tak, bo to już jest takie na zewnątrz, no, to jest ostateczność. Trzeba oczywiście wesprzeć dziecko i pomóc jemu w takiej samoocenie i tak dalej, ale myślę, że rolą szkoły jest, żeby znaleźć te dobre strony i pokazać uczniom. I między innymi, ja tutaj jeszcze może napomknęłyśmy na ten temat, ale to jest dosyć istotne, bo to profesor Pyżalski zalecał na takiej konferencji, w której uczestniczyłyśmy, ta zmiana miejsc robi cuda. I ponieważ słuchają nas jacyś nauczyciele, żeby spróbowali, bo to naprawdę jest fenomenalnym, prostym zabiegiem, który pozwala dzieciom odnaleźć się w grupie i zniwelować napięcia, jakie są w klasie. Myślę, że ważne jest też utworzenie reguł, ale takich reguł, które będą regułami dzieci. Nie nauczyciel tworzy z klasą, tylko dzieci proponują same. Wiadomo, że ilość reguł musi być też adekwatna do grupy wiekowej, żeby tego nie było za dużo. Muszą być w odpowiedni sposób sformułowane te reguły i trzeba po prostu pilnować, aby te reguły były przestrzegane. Jeżeli te reguły wypływają z dzieci, wiadomo, że jest większa tendencja do ich po prostu przestrzegania. Tak. Ale to chyba na lekcji wychowawczej, czy też, nie wiem, zaprosić właśnie panią pedagog, panią psycholog pod okiem fachowca, żeby też, bo tak wydaje mi się, że nauczyciel być może do końca nie będzie wiedział, nie będzie, bo nie jestem ekspertem. On oczywiście ma dużą wiedzę i wie, o co tutaj chodzi, jak to przeprowadzić, ale przy takim wsparciu osoby, która jest ekspertem, myślę. Można, ale tak. To dzieci same sobie i to są ich językiem sformułowane. Nie będę obrażał. Także fantastyczne kontrakty widziałyśmy. Prostych zasad i właściwie to tylko nauczyciel się, słuchaj, naruszasz zasadę czwartą. Mm-hmm. Proszę, nie potrzeba więcej. To skoro mówimy właśnie o tych zasadach, jest taka strona szkołabezprzemocy.pl i tam można znaleźć kodeks szkoły bez przemocy. To może być taka pomoc przy tworzeniu takiego indywidualnego dla klasy, klasowego kodeksu tych reguł życia bez przemocy. Chociaż ja nie wiem, czy dziecko, właśnie niech pani mi powie, pani Anno, czy dziecko już rozumie słowo przemoc? Takie dziesięcioletnie przemoc?
Czy jakoś by to inaczej nazwać, tworząc ten kodeks? Znaczy, ja myślę, że... Złych zachowań, nie wiem, nie, no właśnie jak, czy dziecko znaczy, nie, to, nie nazwała, to co byłoby tworzone z klasą, nie nazwałabym w ogóle tego, czy nazwałabym to regułami, które obowiązują w klasie, zasadami, regułami, tak do których się... Tak, zwyczajnie. A przemoc, o którą pani pytała, no to jak najbardziej rozumiem przemoc fizyczną i tą, tą słowną, tak? Mhm. To jest przemoc. Coraz częściej przemoc, cyberprzemoc, tak? Mm-hmm. No bo to jest bardzo popularne zjawisko. Nadal zapominamy o tej przemocy relacyjnej. No właśnie, tak? To wróćmy jeszcze do tych dziewczynek, bo ja nie ukrywam, że ten temat mnie interesuje, dlatego że chłopcy są, powiedziałabym, prości właśnie w obsłudze, jak to powiedzieliśmy. Nie podoba się, tam pacnie w ramię, potem się przeproszą, jest okej. Okay. Przynajmniej powinno być okej. Okay. A z tymi dziewczynkami to jest sprawa taka bardziej właśnie złożona, skomplikowana i właśnie wyrafinowana. Bo ja no, spotkałam się właśnie tutaj z różnymi historiami, które mi opowiadali rodzice i sama też tam w szkole, gdzie chodzą moje córki. No to są naprawdę tak złożone historie, no bo tak, są dziewczynki, które są dobrymi uczennicami, są... Nie lubię słowa grzeczne, bo to jest słowo, które jakby nie powinno według mnie być używane. Są dobrze wychowane, wiedzą jak się zachować w danej sytuacji. Ogólnie są postrzegane jako naprawdę wzory. Uśmiechają się, pomagają tam innym, kiedy na nie się patrzy, a w sytuacjach takich no, niepublicznych mówią naprawdę bardzo brzydkie rzeczy, używając słownictwa, którego no, nie wiadomo gdzie się nauczyły. Bardzo takiego wyrafinowanego, złośliwego słownictwa względem innych dzieci. No i teraz, a potem się wypierają tego na przykład. Jak nauczyciel tego nie widzi, nie słyszy, no to trudno jest mu uwierzyć. No bo przywykło się do takiego myślenia, że to chłopcy są te łobuzy tam, poszalwią się, gadają, kopną, te chłopaki. A dziewczynki raczej, to jest też takie stereotypowe myślenie. I wydaje mi się, że trzeba trochę zburzyć takie właśnie ten rodzaj myślenia i właśnie być uważnym, no bo rzeczywiście, no, jeżeli tworzą się takie klany tam kilku dziewczynek, gdzie jest liderka, piękna, mądra dziewczyna, dobrze ubrana, która jest popularna, najbardziej popularna w klasie, no to ona ma posłuch. Inne dziewczynki, nie mówię, że wszystkie, ale no, chcą jakby zyskać uznanie tej przywódczyni. Bo ta przywódczyni jest opiniotwórcza, ona dyktuje swoje zdanie, no i kto się nie podporządkuje, to jest skompromitowany. Jest na zewnątrz, jest poddany ostracyzmowi. No dla mnie to są takie sytuacje, no bo to mówię, słyszałam i też tam jakby no widziałam pewne rzeczy, no bardzo trudne. Bardzo, no bo teraz co tutaj zrobić? Rodzice uwierzą czy nie uwierzą, że ich idealne dziecko nie jest tak do końca idealne, bo ja tutaj nie neguję tego, że to są, nie neguję jakby osoby dziecka, tylko mówię o pewnych konkretnych zachowaniach, które trzeba naprostować, ale no musi chyba też wziąć w tym udział rodzic. On musi wiedzieć. Tak jak pani mówiła, rozmowa. On musi wiedzieć. Rozmowa z dziećmi. Bliżej rodziny. Czy zdarza się, że dzieci przenoszą na grunt szkolny konflikty dorosłych? Czy panie zaobserwowały takie zjawisko? Powiem, że praktycznie niechęci dzieci zawsze wynikają z konfliktów, jakie są wśród rodziców. Dziecko przychodzi do szkoły, jest otwarte i chętnie współpracuje, uśmiecha się i chce mieć mnóstwo koleżanek i kolegów. I jeżeli są jakieś niechęci, to głównie dlatego, że rodzice mają jakieś konflikty między sobą. I miałam taką sytuację jako wychowawca klasy, gdzie skonfliktowane byli rodzice bardzo. Mhm. I na skutek dużego jakiegoś zaniżonej samooceny ojca, który de facto odniósł jako osoba sukces i osobisty, i zawodowy. Ale jego osoba na tyle wpłynęła na dzieci, że dzieci były agresywne w stosunku do jednej rodziny, bo rodzice się nie lubili. No i była sytuacja naprawdę dramatycznie jakaś taka trudna, bo podporządkował sobie ten chłopiec, prześladowca podporządkował sobie część klasy.
część chłopców. I cała klasa, chłopcy dręczyli tego drugiego? W najróżniejszy sposób. Właśnie to było takie, i ta agresja emocjonalna, i słowna, i na lekcji wychowania fizycznego często podkreślane każde nieudane podanie piłki, chociaż świetnie grał ten chłopiec, ale wychwytywano najdrobniejszy szczegół. Wszystko, co się dało. Tak, także dzieci przenoszą, chłoną jak gąbka całe nastroje i to, co rodzice czują. No ale nawet... Jak zakończyła się ta historia, pani Małgorzato, tego chłopca? No, jako wychowawczyni miałam świadomość tego i po rozmowie z nauczycielami byliśmy uczuleni właśnie na te zachowania, na najdrobniejszy przejaw takiej nietolerancji, czy nie mówiąc już o agresji. Staraliśmy się zwracać uwagę, ale przede wszystkim zaczęliśmy mocno podkreślać walory tego chłopca. Publicznie w klasie. Publicznie w klasie, na boisku, wszędzie. Że świetnie mu to wyszło. Super. Tak, żeby reszta klasy też zobaczyła, że ten chłopiec jest okej, on jest super. Także ze strony nauczycieli myślę, że ogromna praca, aby to widzieć, chcieć widzieć i wzmacniać takie dziecko, bo myślę, że moim sukcesem było, że mama i ten chłopiec przyszedł i mówił, że już jest dobrze, że jest lepiej, że on się już dobrze czuje w tej klasie, tak? Więc myślę, że to jest jakby naszą rolą, tak pracować, żeby dziecko mogło się odnaleźć. Do tej pory rozmawialiśmy o mobberach dziecięcych, czyli o uczniach, którzy są, o chłopcach i dziewczynach, ale czy takim nietypowym prześladowcą, to mówię też tak w cudzysłowiu, może być rodzic? Czy znacie panie takie historie, gdzie to dziecko było właśnie izolowane, samotne, tak, nie potrafiące znaleźć kontaktu z rówieśnikami właśnie przez to, że coś się działo złego w domu? Powiem tak, no prześladowca może nie, ale to nadmierna miłość matki dziewczynki spowodowała, że od najmłodszych... Od urodzenia dziecko było izolowane od grupy, bo dzieci przenoszą zarazki. Wszystkie naczynia dziewczynki były wyparzane. W związku z tym dziewczynka straciła odporność. W wieku 3 lat musiała już każde zapalenie, jakieś chorobowa, jakaś taka niedyspozycja powodowała konieczność podawania antybiotyków. Na skutek tego dziecko jakoś nabyło jakiegoś poważnego schorzenia, które de facto wykluczyło na dłuższy czas, na dłuższe okresy ze szkoły. A następnie mama spowodowała indywidualne nauczanie, tak? Co nie było wskazane. To jest niesamowite. Jak tak słucham tej historii, to tak, dziecko nie chodziło do szkoły, no bo chorowało, no to już siłą rzeczy miało słabsze te relacje z rówieśnikami. Tak, jak wracało, to w ogóle nie wiedziała, o czym rozmawiać. Musiała od nowa jakby żadnych relacji adaptować się. Tak. I w klasie 5 i 6 już bardzo dużo było nauczania indywidualnego, bo to było takie tam pół roku, później przerwa jakaś i następny rok chyba cały. Także dziewczynka się zupełnie wyizolowała z tego środowiska i dla niej, dla tej młodej osoby skończyło się to na tyle dramatyczne, że w następnej szkole też nie nawiązała relacji. I mimo, że była bardzo dobrą, zdolną osobą, nie skończyła żadnej szkoły. Czyli nadmierna miłość matki i to takie przywiązanie, chęć posiadania tego dziecka na własność, blisko spowodowało... Samotność też, tak? Myślę, że tak. Nie miała przyjaciół, czy jakichś tam koleżanek. Żadnych koleżanek. Żadnego takiego pewnie życia poza tym domem. Tak. No to jest naprawdę dramatyczna historia. To jest najgorsza krzywda, jaką można własnemu dziecku zrobić. Odciąć od innych ludzi, odciąć od tego rozwoju, tak? Bo przecież dziecko, żeby się rozwijało w sposób prawidłowy, musi mieć te relacje społeczne. Musi umieć znaleźć się wśród ludzi. Musi znać te role, jakie trzeba przyjąć. A co jeszcze mam takie emocje też. Mam takie pytanie, bo ja się spotkałam z kolei z taką sytuacją, że
jest konflikt znów między dwoma dziewczynkami. On często przebiega właśnie przez internet, przez Messengera i tak dalej, przez takie media. To i chyba starsze dziewczynki, tak? Tak, tak, tak. I w efekcie pewnych tam wymiany między dziewczynkami, mama jednej z tych dziewczynek dzwoni do tej dziewczynki, a nie do rodziców tej drugiej dziewczyny, tylko do tej dziewczynki i ją tam ochrzania, tak? Proszę nie pisać tak do mojej córki i tak dalej, i tak dalej. Ja mówiąc szczerze, jak się dowiedziałam, byłam zaszokowana tym, bo przecież dorosły zawsze ma przewagę nad dzieckiem, nie? To też chciałam to powiedzieć, żeby uczulić może nie? Żeby tak nie robić, że wydaje mi się, nie wiem, co panie myślą o to tym, znaczy, ale to jest rzecz, na którą jesteśmy bardzo jako szkoła wyczuleni. Mieliśmy w szkole taką sytuację, ja pamiętam kilka, ale automatycznie rodzic jest wzywany na rozmowę i naprawdę nie ma prawa. Znaczy, ustalmy, rodzic ma prawo zwrócić dziecku uwagę. Wypadł ci papierek, podnieś go, tak? Ale nie ma prawa w ten sposób rozmawiać z innym dzieckiem. Tak, bez obecności drugiego rodzica. Bez obecności drugiego rodzica. Czy pedagoga chociażby. To znaczy nie. Nie. W ogóle, absolutnie. W ogóle. Absolutnie. Tutaj na płaszczyźnie rodzic, rodzic, dziecko, dziecko. Jesteśmy bardzo wyczuleni na, powiem kolokwialnie, na zaczepki rodziców w stosunku do innych dzieci. Po czyli prostu. To się jednak zdarza. To, tak? się zdarza. Rodzice to nie się wiedzą, zdarza. Że nie mogą sami to znaczy, jakby ja myślę, konfrontować się z dzieckiem, bo to jest jakby, coś tu jest jakby niewłaściwego. Ja nie odbierałam tego, że rodzic nie wie, tylko to są tak duże emocje. Znaczy ja absolutnie nie tłumaczę tych rodziców, bo ja bardzo restrykcyjnie podchodzę do takich sytuacji, naprawdę. Ale myślę, że to są emocje, tak? Skoro widzę, odczytuję, że moje dziecko gdzieś tam jest obrażane przez koleżankę czy kolegę, rozdziała. Tylko trzeba im przypominać i uświadamiać, że oni nie mają prawa robić takich rzeczy. Czyli do kogo ta dziewczynka, na którą tam obca mama krzyczy, że tak powiem, przez telefon raz, drugi i trzeci, powinna się zwrócić? Znaczy, powiedzmy, wiadomo, do swoich rodziców na pierwszym miejscu. Z całą pewnością na pierwszym miejscu, ale jeżeli do wychowawcy, do wychowawcy, tak. do pedagoga i zdarzyło mi się rozwiązywać kilka takich sytuacji, tak? I ja osobiście jestem bardzo wyczulona i staje się wtedy nieprzyjemna, tak? Dziecko ma się w szkole czuć bezpieczne. Relacje między dziećmi to są relacje między dziećmi, one są różne. Ale jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa ze strony osób dorosłych, tak? O nauczycielach, tak? Obcych dorosłych. Musi się czuć bezpieczne, to jest priorytet. Nie może być napadane przez osobę dorosłą w szkole. Tak, ale takie sytuacje się zdarzają. To teraz tak, zobaczmy. No mamy tego mobbera, mamy tę osobę, która jest mobbingowana. Jakie konsekwencje w efekcie takiego dłuższego, złego traktowania przez kolegę, koleżankę może ponieść dziecko prześladowane? Konsekwencje na pewno są. Wycofanie, zaniżona samoocena, brak pewności siebie. Najpierw zaczyna unikać pewnych sytuacji. Ucieczka w chorobę. Ucieczka w chorobę. Niechęć do chodzenia do szkoły i fobie szkolne. Tak. Czyli depresja. Tak. Ze szkoły, nie? Zaczyna się od bólu brzuszka, od bólu głowy, od pewnie skoków ciśnienia, tak? Bo jak po prostu, tak? Gdzieś tam kołatanie serduszka, wieczorne przemyślenia. Zaczyna się od takich sytuacji. A potem rzeczywiście, nie? Idzie dalej to wszystko. Jeżeli nie zaczniemy działać, my jako szkoła i nie zaczną działać rodzice, jeżeli w całą sytuację nie zostaną włączeni rodzice, bo to jest bardzo istotny aspekt tych wszystkich sytuacji, które się dzieją. Rodzice muszą działać i muszą chcieć działać, tak? Rodzice tych krzywdzonych, tych krzywdzących, tych świadków. Rodzice muszą przede wszystkim chcieć działać i rozmawiać ze swoimi dziećmi. A potem może uda się, udaje się, zawsze staramy się, żeby się udało tak naprawdę, nie? Czyli jest to takie połączenie kilku różnych działań, tak? Takich wspierających, bo przede wszystkim rodzic musi, trzeba to dziecko usłyszeć, tak? Jak ono mówi, że jest coś nie tak, mówi raz, drugi, trzeci, jak są te właśnie choroby, ta niechęć do szkoły, rodzic musi wysłuchać, musi zgłosić, bo dziecko często nie zgłasza z różnych przyczyn, bo się wstydzi, boi, bo może czuje, że samo jest czemuś winne, no bo tak jest. Znaczy, prawda jest, wygląda to tak, aby coś było skuteczne, musi być
zaplanowane, musi być spójne, musi być systematyczne, musi być zespołowa, współpraca między rodzicami, nauczycielami. My, nauczyciele, musimy ze sobą rozmawiać, przekazywać sobie informacje, koordynować działania. To wtedy ma sens. Jeżeli zaczniemy przesadzać, współpracować z rodzicami, ustalimy sobie priorytety, zasady w klasie, jeżeli wdrożymy program, na przykład profilaktyczny, wszystko osobno nie zadziała. Mhm. Znaczy te działania osobno nie zadziałają, ale wszystko to będzie spójne i się skupimy na tym, żeby to jest szansa, że to wszystko zadziała. Mhm. No na pewno jest łatwiej w małej szkole. Tak. Niż w dużej. No tak, bo komunikacja między nauczycielami też jest łatwiejsza. Zgadza się. Oczywiście. Także to wszystko, im mniejsza szkoła, tym jest łatwiejsze oddziaływanie i dostrzeżenie tych wszystkich mankamentów, o których mówimy. I skuteczniejsza pomoc zarazem. No tak, ale teraz te szkoły i te klasy, no niestety są przepełnione. To rzadko, żeby klasy były tam, no nie wiem, 10-osobowe załóżmy. Chociaż są takie szkoły i znamy takie szkoły. I to szczęście móc chodzić do takiej szkoły, która jest taką małą społecznością, gdzie każdy każdego zna, gdzie zna się rodziców, rodzinę, gdzie wydaje mi się, że no lepiej jest zauważyć, szybciej się zauważy te niewłaściwe zachowania, czy też właśnie ten mobbing. Na pewno tak. Odosobnione dziecko widać od razu na przerwie. Są takie dzieci, które samotnie spacerują. Nie mają z kim rozmawiać na przerwie. No i to od razu widać. Tak, to widać. Tak, i można zadziałać, żeby zapytać, dlaczego to dziecko chodzi samo. Dlaczego ciągle jest samotne. Da się wyczuć. Ale to tak właśnie, mając w tej chwili przywołuję sobie takie dzieci, to wynika z postawy rodziny. Tam jest problem, tak? To teraz mówię pani o że między rodzicami, czy jest historii. Agresja. Stamtąd jest problem, że dziecko się izoluje i to może nawet nie wynikać z tego, że klasa izoluje, bo taką mam na uwadze taką osobę, tylko że to dziecko nie ma płaszczyzny porozumienia, czuje się niepewnie. Przeżywa to, co obserwuje w domu i jest zasmucone, wycofane, samotne, nie? No dobrze, czyli wiemy, co mogą zrobić rodzice, wiemy, co mogą zrobić i co powinni zrobić nauczyciele, wychowawca czy też pedagog. Trzeba być uważnym, trzeba być czujnym, trzeba rozmawiać, trzeba pamiętać przede wszystkim, że no, mobbing nie jest nieszkodliwą zabawą na koszt innych, że zostawia jednak trwałe ślady na duszy. Że też może dziecko doświadczone takim prześladowaniem popaść później w różne choroby, depresje, w różne fobie, z których bardzo ciężko jest później wyjść. No bądźmy zatem uważni, bądźmy czujni, słuchajmy dzieci, słuchajmy tego, co mówią, zwracajmy uwagę na te powtarzalne, negatywne sytuacje, o których dzieci opowiadają i nie zostawiajmy tego, reagujmy. Tak. Bardzo dziękujemy paniom za wizytę w studiu. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Bliżej rodziny.